Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jeszcze prezydent Świętochłowic. Cały czas prezydent Świętochłowic. Pocieszę Pana w takiej jednej istotnej sprawie. Referenda u nas częściej się jednak nie udają. To są zasady demokracji. Wie Pan, Zygmunt Frankiewicz, to ja nie wiem, parę razy próbowano. Kto wie, może za jakiś czas pan też będzie senatorem, a Świętochłowice będą jak Gliwice. Bardzo dziękuję za tą wizję. Nie wykluczam jej, natomiast dzisiaj jesteśmy w roku 2020. My mamy dużo wyzwań, jeśli chodzi o Świętochłowice. Dużo, bardzo dużo wyzwań. Mówią tak z demokracją, że nigdy nie dostaniesz więcej niż na to zasługujesz. No i skoro w Świętochłowicach jest referendum, to widocznie pan po prostu zasłużył. To jest ocena, opinia pana redaktora. Ja się z nią nie zgadzam, dlatego też realizuję zadania, które sobie postawiłem półtora roku temu. No właśnie. Pan postawił sobie zadanie, mówi pan o swoim na przykład programie wyborczym. Tak. Główny zarzut organizatorów referendum na przykład powinien chyba brzmieć w tej sytuacji: nie takiego prezydenta żeśmy wybrali, albo wybrały. Panie redaktorze, polityka potrzebuje kobiet, bo kobiety łagodzą obyczaje, natomiast dobrze by było, żeby za tymi obyczajami, za urodą szła jeszcze elementarna wiedza i kompetencje, tak żeby nie mylić 400 tysięcy złotych z 400 milionami złotych, żeby nie, skrót MPGK nie odszyfrowywać jako miejskie przedsiębiorstwo osób komunalnych, czy na przykład nie zarzucać komuś kolesiostwa w momencie, kiedy mówi się o tym, że jak być może zdobędzie się władzę, to się otoczy swoimi ludźmi. Bo czym innym jest takie zachowanie? Panie prezydencie, ale to pan startował w wyborach z całkiem ambitnym programem. Hala sportowa, basen, ścieżki rowerowe, remonty budynków komunalnych, komisariat na Lipinach. No nie ma żadnego programu. Właściwie jest wieczne, ciągłe zarządzanie kryzysowe w Świętochłowicach. To prawda, jest cały czas plan oszczędnościowy i to jest fakt, z którym do końca się nie mierzyłem, jeśli chodzi o okres jeszcze kampanii wyborczej, bo dostęp do informacji publicznej był bardzo znikomy. No ale pan doskonale wiedział, pan przecież głośno w kampanii mówił, Świętochłowice są zadłużone, są źle zarządzane. To czego pan nie wiedział o Świętochłowicach? Panie redaktorze, audyt... Jako osoba publiczna w Świętochłowicach właśnie. Audyt w jednej ze spółek komunalnych, która zarządza właśnie zasobami mieszkaniowymi, wykazał, że na przykład zaległości czynszowe to nie jest 44 milionów, które były przedkładane w opinii publicznej, tylko to było ponad 90. To pokazało jakby skalę, że trzeba było pewne audyty, oceny przeprowadzić, żeby rzeczywiście zweryfikować, jaką sytuację finansową mieliśmy. Pan mógł chociaż tego gospodarza domu Stanisława Anioła uruchomić. Ja pamiętam pański program, doskonale pamiętam, jak go czytałem i co, i nic. No tu się akurat nie zgadzam, bo najpierw trzeba było postawić na właściwych ludzi, którzy poprzez swoją wizję, poprzez swoją strategię powprowadzali pewne działania w tych spółkach czy w urzędzie i teraz ten mechanizm zaczyna ruszać i zaczyna normalnie funkcjonować. Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, jest z nami. Po raz drugi witamy również Państwa. Panie prezydencie, czy ja dobrze usłyszałem przed momentem, że pan twierdzi, że Świętochłowice są dzisiaj w lepszej sytuacji niż były w 2018? Ale to za chwilę pokażą wszystkie wyniki finansowe spółek, które do końca lutego będą opublikowane. Każda z czterech spółek jest w dużo lepszej sytuacji finansowej. One oczywiście jeszcze są w dużej mierze na minusie, natomiast jest on dużo niższy. Podobnie z sytuacją finansową miasta. Dług jest dużo mniejszy niż w momencie, kiedy ja obejmowałem stanowisko. Do końca lutego. Do końca lutego, tak. To dwa tygodnie wcześniej, a to właściwie do piątku? Pan ma czas na to, żeby naprawić budżet, który zdemolowała panu Regionalna Izba Kontroli? Regionalna Izba Obrachunkowa? Widzi pan, tyle tych kontroli, żeby po prostu... Ale to mówimy teraz o budżecie miasta. Ja mówię o sytuacji finansowej spółek. No, spółki, budżet miasta, to są naczynia połączone. Nie do końca. Ja mówię o urzędzie, o jednostkach publicznych, a czym innym są spółki akcyjne, gdzie my jesteśmy właścicielem, natomiast one rządzą się zupełnie innymi prawami. W porządku. Teraz pytam o budżet. Mhm. Dwa dni na naprawienie budżetu, na którym
Rio właściwie... Ale dlaczego pan mówi dwa dni? Do 15 lutego? Nie, mamy przedłużony termin do końca miesiąca. A, to też, to w koniec lutego to w ogóle to będzie widowisko w Świętokrzyskach. Pan narzeka na Dawida Kostępskiego. Nie narzekam, nieprawda. Ale wytykał mu pan te właśnie też perypetie z Rio, między innymi, a właściwie sam przygotował budżet, który narusza prawo. Tak w tych opiniach, tak pisze Regionalna Izba Obrachunkowa. Panie redaktorze, ale to właśnie pokazuje skalę patologii, czy tej związanej z sytuacją finansową miasta i to pokazuje to, o czym mówiłem wcześniej, że dane, które ja posiadałem przed zaprzysiężeniem, były zgoła odmienne od tego. Ale pan rządzi od roku i ilu miesięcy? Pięciu? I pan dalej się skarży, że to jest wina poprzednika. Nie skarżę się. Mówię tylko o tym, że ta sytuacja, którą zastałem, była gorsza niż ta, której się spodziewałem i stąd też w dalszym ciągu jest pewna kontynuacja negatywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Panie prezydencie, ale to pan przygotowywał budżet. Ten na 2020 to już pan w warunkach, które stworzyła panu demokracja i mieszkańcy Świętochłowi. I proszę zauważyć, że w końcu jest tam nadwyżka prawie 4-milionowa. Natomiast pewne zarzuty, ja też się odnosiłem już do tych, które były w uzasadnieniu uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. My się do nich ustosunkowujemy. Mamy jeszcze 2 tygodnie do tego i wykażemy, że ten budżet można normalnie pospinać i będzie on funkcjonował. Nie wiem, czy znaczy referendystki tak naprawdę mówią, jak słyszałem też w tym tygodniu od pełnomocniczki tegoż referendum, że pan po prostu lekceważy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i to jest kolejny dowód. Ale proszę mi powiedzieć, w jaki sposób miałbym lekceważyć. Mamy terminy, poprosiliśmy o wydłużenie tego terminu z racji tego, że nie dotarły do nas jeszcze dokumenty, nie dotarły protokoły z ostatniego posiedzenia kolegium, czyli w połowie stycznia, które się odbyło. My chcielibyśmy się ustosunkować nie tylko do uzasadnienia, które było w uchwale, ale również do tego, co było w protokole, czyli to, co się działo na miejscu, na kolegium oraz zestawić to z tym, jak z tymi uwagami, jakie były w uzasadnieniu. To brzmi tak bardzo skomplikowanie. To są bardzo proste rzeczy tak naprawdę, bo tam Rio zarzuca panu na przykład niższe koszty wynagrodzeń, obniżone czy zaniżone koszty wynagrodzeń. Ale diabeł tkwi w szczegółach, panie redaktorze. Wystarczy się dopytać właśnie, na jakiej podstawie ten zarzut został postawiony. Dlatego poprosiliśmy o protokół z posiedzenia kolegium, dlatego że my w tej chwili nie wiemy tak naprawdę, na jakim dokumencie bazowali członkowie kolegium. Ale radni opozycji w pańskim mieście ostrzegali już w grudniu, ten budżet nie przejdzie. No, to... Ale jak się okazało, radni go przegłosowali, bo radni byli przekonani, że te działania, które sobie postawiliśmy w wieloletniej prognozie finansowej i te liczby, które zostały wskazane, to nie jest budżet, żeby była pełna jasność, idealny. Ja z niego nie jestem dumny, bo on nie pozwala mi realizować w szybkim czasie tych moich założeń, które sobie stawiałem w czasie kampanii. Natomiast no, jesteśmy przymuszeni do tego, żeby w takiej wersji oszczędnościowej... Nie mam nic do oszczędzania w waszym przypadku, ale budżet, który narusza prawo? Panie redaktorze, jest bardzo dużo uchwał, które wskazują, że zostało to prawo naruszone, natomiast po wyjaśnieniach okazuje się, że instytucje się wycofują z tego. No dobrze, koniec lutego. Załóżmy, że tutaj jeszcze jest nadzieja, w przeciwieństwie do programu naprawczego, który został po prostu na kolejnych szczeblach odrzucany. Ale ja w tej chwili od roku czasu realizuję plan oszczędnościowy. On pokazuje, że my wychodzimy z patowej sytuacji. Zadłużenie na koniec roku było powyżej 80 milionów złotych. Spłaciliśmy ponad 15 milionów już tych zobowiązań, które zastałem. Musieliśmy dofinansować oświatę, ponieważ zastałem budżet na poziomie 42 milionów, a wykonanie było na poziomie 69, czyli 27 milionów znowu trzeba było z tego budżetu dołożyć. Na przykład z tymi pretensjami. Panie
redaktorze, to trzeba umiejętnie planować budżet. Jeżeli ktoś zakłada, że oświata będzie się składała, budżet oświaty będzie się składał tylko z samej subwencji, no to jest to naruszenie. Na tym, na poziomie takim, za który powinien odpowiadać rząd swoimi pieniędzmi, no to tak. Ale to nie jest sytuacja tylko z roku, z końca 2018 roku, ale co roku wiemy, my też dopłacamy od wielu lat około 50, może 40% do oświaty. Pan właśnie Świętokowicą to grozi jeszcze to bankructwo? Jak pan, kiedyś pan tak ostrzegał przed podzieleniem losu Ostrowic? Przede wszystkim... Zagartyka jeszcze, czy już nie? Przede wszystkim nigdy nie powiedziałem, że miasto Świętochowice są bankrutem. To jest kolejne kłamstwo, które jest wkładane w moje usta. Natomiast powiedziałem, że jesteśmy na etapie, kiedy musimy zrobić krok wstecz, żeby nie podzielić losu właśnie gminy Ostrowice. Znaczy, no, powiedzmy, że tego typu diagnoza też nie byłaby pozbawiona racji. Ale organizatorki referendum podkreślają, że pan, właściwie wiele tych problemów, o których rozmawiamy, to wynika z tego, że pan po prostu nie jest emocjonalnie związany z miastem. Panie redaktorze, ja bym sobie życzył, żeby każdy mieszkaniec w taki sposób podchodził do swojej pracy, w jaki sposób ja podchodzę. Chciałbym zaznaczyć, że jestem ojcem dwóch świętochłowiczanek, jestem mężem świętochłowiczanki, więc proszę nie zarzucać mi, że jestem emocjonalnie niezwiązany z tym miastem, bo gdyby tak nie było, to nie mieszkałbym w tym mieście. Nie mieszka, pan twierdzi, to sprawa toczy się w sądzie, nadal chyba jeszcze były prezydent Świętochłowic nie mieszka w Świętochłowicach, ale pan z drugiej strony, znowu zarzut ze strony organizatorek referendum, dużą część nowej kadry urzędniczej to też z importu sprowadził. To jest kolejne kłamstwo. Jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób prowadzę swoją politykę kadrową, to zobaczymy, że na przykład na 20 kierowniczych stanowisk w urzędzie czy w jednostkach miejskich, 17 osób to są osoby, które dotychczas albo były związane z tymi jednostkami, albo wywodziły się z tych wydziałów, które w końcu dostały szansę awansu i mogą realizować swoje założenia. Mówi pan ile osób? 17 osób? Z 20, 17 osób. 17 osób, to są stanowiska kierownicze w urzędzie? Tak. A w spółkach na przykład? A w spółkach mamy cztery spółki, tak? I my pierwszy raz w historii Świętochłowic połowę z tych spółek prowadzą świętochłowiczanie, czyli znaczy, dwóch na dwóch, więc w tym momencie, no, o jakim my mieszkamy mówimy? W metropolii, jeżeli pan znalazłby lepszego fachowca w Chorzowie, co to za argument, ale pan obiecywał w kampanii również i zarzucał pan wtedy Kostępskiemu również, że to on właśnie sprowadza jakąś armię zaciężną. Właściwie zarzucał pan jemu to, co dzisiaj zarzucają panu organizatorki referendum. Dlatego ja mówię, ja jako prezydent jestem świętochłowiczaninem. Wiceprezydent pierwszy mieszka w Świętochłowicach, jest od 50 lat świętochłowiczaninem. Drugi zastępca mieszka w Świętochłowicach. Mówimy też o rzecznik prasowej, która jest świętochłowiczanką. Jakie zarzuty w takim razie wobec mnie, że ja zaciągnąłem armię ludzi spoza Świętochłowic? A żeby realizować swoje założenia, swoją kampanię, to nie mogłem opierać jej o ludzi, którzy, tak jak była sekretarz miasta, jest dzisiaj poszukiwana listem gończym, bo wolę postawić na ludzi, którzy była są... Była sekretarz miasta w Świętochłowicach poszukiwana listem gończym? Tak. Aktualnie? Tak. Taki stan? Wciąż, z tego co wiem, jest poszukiwana. Dlatego pamiętam prezydenta w Świętochłowicach, który miał też pewne perypetie. Natomiast ja postawiłem jeszcze na kadrę, sięgając w historię głębiej. Postawiłem na kadrę ludzi bardzo mocno związanych emocjonalnie, ale również fizycznie ze Świętochłowicami i dzisiaj wiem, że to były bardzo dobre ruchy, zwłaszcza w spółce, która zajmuje się zasobami komunalnymi. Bo tam, jak się okazuje, przez rok czasu, w zeszłym roku, myśmy w ogóle nie dokapitalizowali tej spółki, a w poprzednich 6 latach ona dostała 22 miliony. Ale jak można mówić, że to były świetne decyzje, ci ludzie faktycznie pomagają uzdrawiać sytuację Świętochłowic, jeżeli, jeszcze raz, odwołuję się do tego, co pokazuje Regionalna Izba Obrachunkowa, co pokazują w przypadku programu naprawczego sądy, no to wszystko po prostu nie działa. Coś pan robi źle najwyraźniej. Nie do końca, panie redaktorze. Są dwie rzeczy. Jedna to jest
Polsce Urząd Miasta i jednostki publiczne, drugie to są spółki miejskie i tutaj mówię o spółkach, bo głównie zarzuty są też o spółki, że tam została wymieniona kadra. Tak, bo teraz są to ludzie związani ze Świętochłowicami i każda ze spółek ma... Czas chyba, żeby prezesi tych spółek pokazali może, nie wiem, dowody osobiste, pokazali miejsce zameldowania, może to po prostu ostatecznie wyjaśni. Najważniejsze, żeby pokazali wyniki finansowe i one będą pod koniec lutego. Też do końca lutego. Tak, to o tym właśnie mówiłem. To do końca lutego, podobnie jak odwołanie do końca lutego, no będzie to końcówka lutego, będzie widowiskowa w Świętochłowicach. Ja śpię spokojnie, bo naprawdę robimy... Śpi pan spokojnie? W sytuacji, tak. A wie pan, zna pan te liczby, tę matematykę, w kontekście swojej możliwej przyszłości, albo jej braku. 3700 osób, tyle wystarczy w Świętochłowicach, żeby zebrać, żeby zorganizować referendum, to wie pan, no tyle to we dwójkę byśmy w jednym markecie jednego dnia może pozbierali. Skończymy tą rozmowę, idziemy, spróbujemy, zobaczymy, to, czy to się uda. A 10,5 tysiąca ludzi, wystarczy, że pójdzie tyle mieszkańców Świętochłowic do referendum, żeby ono było wiążące. No, jeżeli choćby część mieszkańców Świętochłowic będzie chciała pana odwołać, to po prostu jest, nie będzie to trudne. Mówmy o czynach, o tym, w jaki sposób jest efektowna moja praca, a nie tym, jakimi argumentami przekonuje się ludzi do podpisywania tych list. A jakimi argumentami, pańskim zdaniem, przekonuje się ludzi? Pojawiają się informacje, że Beger będzie w blokowisku stawiał lakiernię samochodową, że Beger przy swoim miejscu zamieszkania, również przy blokowisku, będzie stawiał stację benzynową. Mówi się o tym, że teściowa Begera siedzi w oknach i obserwuje ludzi. To są kłamstwa, to są wierutne bzdury, którymi karmi się ludzi i jestem przekonany właśnie, że dzięki takim kłamstwom, takim manipulacjom to referendum zwyczajnie nie ma sensu dzisiaj w Świętochłowicach. No nie, no ale są też poważniejsze zarzuty, powiedzmy, słyszałem też, że pan, ludzie boją się podpisywać, popierać referendum, pan może PESEL sprawdzać i potem wyciągać konsekwencje. No okej, rozumiem. Jaką politykę pan w takim razie zupełnie na poważnie zamierza prowadzić wobec tego referendum? Panie redaktorze, ja codziennie realizuję te założenia, które sobie stawiałem półtora roku temu. One oczywiście odwlekły się w czasie, dlatego że sytuacja finansowa nie pozwalała mi ich realizować od samego początku. My jeszcze, tak jak zeszły rok był rokiem mocno oszczędnościowym, ten rok nazywam rokiem zachowawczym. Natomiast my już wykazujemy pewne działania, które chcemy realizować. Tak jak na przykład podpisanie umowy na remediację stawu Kalina, którą udało się. Mieszkańcy, idźcie do referendum, idźcie na referendum, zagłosujcie w mojej obronie, czy mieszkańcy zostańcie w domach i nie pracujcie na frekwencję? Ja mam apel przede wszystkim takim, żeby patrzeć na to, co my robimy codziennie, jakie efekty przynosi nasza ciężka praca i myślę, że sami ludzie dojdą do wniosku, czy należy brać... Czy są efekty, czy nie ma? Czy należy brać w tych chucpach politycznych, czy też nie. Czyli referendum to chucpa polityczna? Referendyści mówią akcja społeczna, z poparciem społecznym. 2000 podpisów już chyba w zeszłym tygodniu było zebranych. Mhm. Ale tak jak mówię, to jest demokracja. Jeżeli kobiety chcą dojść do władzy, proszę bardzo, ja bardzo chętnie będę z kobietami współpracował. Natomiast... W jakim trybie? Już jako mieszkaniec tylko, panie prezydencie. Nigdzie się nie wybieram, panie redaktorze. Jestem po urlopie spędzonym z rodziną, wypoczęty, baterie naładowane, więc mam dużo energii do tego, żeby spotykać się z ludźmi, z seniorami, z nauczycielami. To wszystko się cały czas dzieje. Pod hashtagiem Beger wyjaśnia, można przeczytać wszystkie wyjaśnienia do zarzutów, które rzekomo są mi stawiane. Pan wie, że prezydenci innych miast, sąsiednich na przykład, nie będą mogli zagłosować, chyba że któryś jest, o czym nie wiemy, mieszkańcem Świętochłowic. Tak, ale dla mnie jest ważne, żeby pokazać mieszkańcom, że ludzie, prezydenci z bagażem na przykład 20 lat doświadczenia zarządzania miastem, którzy popierają mnie, moje działania, pokazują, nie podejmujcie pochopnych decyzji. Zarządzanie miastem jak w firmie
wymaga pewnego czasu, żeby pokazać efekty. Po półtora roku trudno jest pokazywać realizację 6 głównych tez moich programowych w momencie, kiedy tak naprawdę przez pierwsze 9 miesięcy ja walczyłem w ogóle o płynność finansową miasta. Podkreślam, o płynność finansową miasta. W zasadzie od pół roku tą płynność mamy, nie półtora roku, tylko od roku czasu. Ale pan też kilka kontrowersyjnych decyzji po drodze powziął, które wpłynęły zapraszając mnie dzisiaj, też podejmuje jakąś trudną decyzję. Panie prezydencie, a propos tego poparcia od innych prezydentów, czytam tak, Daniela Begera cechuje determinacja w walce o dobro Świętochłowiczan, dał się poznać jako człowiek dialogu, doceniamy w sposób szczególny, mając świadomość, że współpraca jest warunkiem rozwoju całej metropolii. Pięknie. Tylko dlaczego szczerze. Tak, szczerze. Tak. Szczerze, a dlaczego tak sądzi tylko 1/4 samorządowców GZM? Panie redaktorze, proszę zauważyć, że to jest przede wszystkim pod region... 3/4 uważa odwrotnie, czy ja? Ale proszę zauważyć, że to jest przede wszystkim pod region katowicki, to jest przewodniczący KZK GOP-u. To był też krótki okres czasu. Andrzej Dziuba to są Tychy. Tak, to prawda, ale to jest właśnie dzisiaj prezydent z najdłuższym stażem, jeśli chodzi o Bytom, chyba to też Gliwice z kolei. Gliwice to też Gliwice. Ale Bytom i Mysłowice akurat tutaj mamy znamienną sytuację, bo tak jak prezydent Wołosz... Łączy was bieda po prostu. No, bieda łączy nas poprzez Muzeum Powstań Śląskich. Tak, i Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia, proszę bardzo. Ale no dobrze, ale 9 prezydentów na 40... samorządowców w całej metropolii. 41 poparło ten akt solidarności z panem. Cały czas podkreślam, chodziło mi o to, żeby zebrać podpisy, czy zebrać poparcie prezydentów, z którymi spotykam się częściej niż na metropolii, czyli mówimy o podregionie katowickim. Mamy tutaj 6 miast, tak? Mamy 5 podregionów w metropolii. Jednym z nich jest podregion katowicki i tutaj wszyscy jak jeden mąż podpisali się pod tym porozumieniem. Dla mnie to jest oznaka tego, że jako sąsiedzi wszyscy widzą, że jest w końcu współpraca, a nie rywalizacja ze Świętochłowicami. Panie prezydencie, jeżeli dojdzie do referendum, załóżmy, uda się pana odwołać, to pan wystartuje w kolejnych wyborach przyspieszonych, które w Świętochłowicach by się odbyły, czy powiedziałby sobie, okej, no to jest też wyrok mieszkańców, werdykt mieszkańców, ja się z nim godzę. Dzisiaj w ogóle się nad tym nie zastanawiam, dlatego że mam jeszcze wiele zadań w kalendarzu i w tym tygodniu, i w przyszłym tygodniu, gdzie między innymi jeszcze wczoraj rozmawiając z prezydentem Leszna, rozmawiamy o tym, w jaki sposób samorządowcy, którzy mają kluby żużlowe, skupiają się w stowarzyszenie, które będzie funkcjonowało i które ma wspierać rozwój żużla. Z ust tych ludzi padają deklaracje, że chcą pomóc Świętochłowicom reaktywować żużel. I to są idee, to są cele, które mi przyświecają. Realizujemy kolejne zakupy w spółkach, odnawiamy sprzęty, są kolejne przetargi ogłaszane, mamy kolejne działania twarde, które rzeczywiście będą pokazywały, że ta prezydentura jest właściwa dla tego miasta. Chcemy w tym roku zrealizować główny postulat też z mojego programu, czyli zająć się domkami fińskimi. To wszystko zaczyna się zazębiać, więc nie mam powodów do tego, żeby zaprzątać sobie głowy. Czekamy pierwszy termin, który będzie już jakąś weryfikacją, koniec lutego. Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeśli pan redaktor sobie życzy, prześlę to wyjaśnienie również do pana redaktora. Absolutnie sobie życzę. A dzisiaj dziękuję. Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Radio Piekary.